Szczególnie serdecznie Was witam i ciepło pozdrawiam w ten świąteczny czas. Was, kochany zboże, was drodzy internauci, gdziekolwiek jesteście, skądkolwiek nas słuchacie, szczególnie dlatego, że szczególny przecież mamy świąteczny czas, jak widać to również i po moim stroju. Niecodzienny świąteczny czas, ale też niecodzienne święta. Dlatego, że nie możemy być zgromadzeni na tym miejscu, siedzimy w domach. Z powodu epidemii, z powodu pandemii jesteśmy ograniczeni, nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach, nie możemy też spotykać się z naszymi bliskimi. Ale czy to znaczy, że przez to te święta są gorsze? Ja uważam, że nie. Po pierwsze, po pierwsze, dlatego nie, że nic nie zmieniło się w istocie tych świąt. Żadna okoliczność nie może wpłynąć na to, co jest przesłaniem tych świąt. Mianowicie to, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje. Żadna pandemia, żadne ograniczenie nie ma na to wpływu. To po pierwsze. A po drugie, te okoliczności, które nas niejako wyhamowały spowodowały zwolnienie tempa naszego codziennego życia choć spotkania rodzinne tak nam bliskie do nich tęsknimy ale skoro nie mogą się odbyć prawdę mówiąc zawsze nas trochę absorbowały zwłaszcza panie domu teraz kiedy tego nie ma z natury rzeczy mamy więcej czasu właśnie po to aby zwrócić głębszą Uwagę na to, co jest istotą tych świąt. Moi drodzy, więc przechodząc do życzeń, chciałbym Wam wszystkim życzyć takiego autentycznego wyciszenia. Pamiętamy z ewangelicznego opisu te dwie kobiety, Martę i Marię, siostry, do których przyszedł Jezus z dwunastoma mężczyznami w odwiedziny. I pamiętamy tą jakby naturalną reakcję Marty, która zaczęła się krzątać, działać i mniej naturalną chyba w oczach ludzi reakcję Marii, która usiadła, aby słuchać. Moi drodzy, dzisiaj musimy zwolnić. Nie ma gości w domu, więc te w cudzysłowie Marty mają mniej pracy. Ale czy z automatu stajemy się Mariami? No właśnie niekoniecznie. To jest nasz wybór, to jest nasza decyzja, na co poświęcamy ten czas lub na co go tracimy. Więc, kochani, życzę Wam, abyśmy przez te święta, a potem i w kolejnych tygodniach przecież, dobrze wykorzystali ten czas, abyśmy rzeczywiście mogli wyciszyć się przed Panem. Po drugie, moi drodzy, życzę Wam pokoju. Pokoju w tych dziwnych, niepewnych czasach. Życzę Wam zdrowia. Życzę Wam, aby nikt z Was nie zachorował, czy to na tego koronawirusa, czy jakkolwiek inaczej. Moi drodzy, w tych czasach życzę Wam odwagi w miejsce niepokoju. Życzę Wam radości w miejsce przygnębienia. Życzę Wam pieśni chwały i zwycięstwa w miejsce zniechęcenia. Moi drodzy, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, Powiem tak, jak mówiłem w którymś poprzednim przesłaniu, podnieś głowę, wyprostuj się. Król jest na tronie. Może słuchasz tych życzeń, no i powiesz, no i cóż, kolejne życzenia, ale jak ich wprowadzić w życie? Jak zrobić, żeby one były realnością? Te przesłanie dzisiejsze. Który jest przede wszystkim życzeniami, zatytułowałem właśnie w ten sposób. Realne życzenia świąteczne. Dlaczego? Bo nie chcę, aby te słowa były tylko pustymi sloganami, chcę ubrać ich treść, chcę wskazać w niezawodny sposób, choć pewnie wiecie, ale chcę go przybliżyć. Jak sprawić, by one stały się rzeczywiście faktem, a nie tylko mrzonką. Wiecie, różne rzeczy można życzyć, czy to z okazji świąt, czy jakiegoś jubileuszu, czy urodzin. I sami wiemy, że wielokrotnie te życzenia są takie nie do końca realistyczne, życząc samych sukcesów, stu lat życia, itd, i Ale to, co dziś powiedziałem, może być realne pod pewnymi warunkami. Zanim do nich do dojdę, to moi drodzy, zapraszam na krótką wyprawę. Krótką w sensie ta, że nie zabierze nam wiele czasu, choć odległy spora. Zresztą byliśmy tam stosunkowo niedawno, tuż przed świętami, w moim przesłaniu zatytułowanym Jak zatrzymać zarazę. W tym miejscu byliśmy. Byliśmy wtedy na pewnym wzgórzu, na klepisku Arawny, to jest dzisiejsza Jerozolima, tam gdzie Dawid złożył ofiarę, przez którą Bóg zatrzymał zarazę. Ale o tym mówiłem szerzej wcześniej. Dziś chcę zabrać Was geograficznie w to samo miejsce, ale setki lat wcześniej. A więc otwórzmy przynajmniej ja otwieram, mam otwarte księgę rodzaju i kilka zdań przeczytam. Jest to dialog Boga z Abrahamem. Wtedy usłyszał, chodzi o Abrahama, takie słowa. Weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskaże. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy do Was tutaj. Moi drodzy, już od razu czytając przecież bardzo znaną historię, gdzieś wyczuwamy, że samo polecenie Boga było jakieś, jakieś dziwne, jakby trochę nawet sprzeczne z naturą Boga. Ale jakże dziwne były te słowa Abrahama, który mówi do sług, my pójdziemy z synem i wrócimy w liczbie mnogiej. Przecież wiedział, że go ma ofiarować. List do hebrajczyków trochę uchyla rąbka tajemnicy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie wierzył, że w jakiś sposób Bóg zwróci mu go żywym. Historię znamy, nie będę jej przybliżał. I też doskonale wiemy, od wieku wszyscy wiedzą, że ta historia wskazuje nam na śmierć Jezusa na Golgocie. Ta symbolika jest nader oczywista, że Bóg w obrazie Abrahama wkłada drewno na plecy Izaaka, czyli obraz Boga, który wkłada drewno, krzyż na plecy Jezusa. I kulminacja następuje na wzgórzu. Kulminacja następuje tam na wzgórzu, kiedy Abraham wiąże swojego syna, kładzie na ołtarz, wznosi rękę, aby zadać ostateczny cios. I wtedy Bóg go zatrzymuje. Nie wcześniej, nie później, dokładnie w tym momencie go zatrzymuje, dając mu zastępczą ofiarę, dając mu baranka, którego mógł złożyć. Abraham nazywa to miejsce miejscem i mówi Pan widzi, albo inaczej Pan zaopatruje. Moi drodzy Ilekroć czytamy tą historię, taką pokusę mamy, że widzimy jako głównego bohatera tego, tej historii Abrahama, z jego heroiczną wiarą. Ale ja uważam, że prawdziwym bohaterem tej historii jest sam Bóg. Dlaczego? Tego zdania, które teraz powiem, słuchajcie szczególnie uważnie, bo jest ono sednem całej tej historii i nie tylko. Moi drodzy, zobaczcie, Bóg zażądał od Abrahama pozornie niemożliwej rzeczy do spełnienia, a następnie zapewnił Mu to, czego On nie miał. A czego Abraham nie miał, nie miał moralnie sprawiedliwego sposobu zaspokojenia tego żądania. Słuchajcie, to jest sedno tej historii, to jest sedno krzyża Golgoty, to jest sedno Ewangelii. Jednym zdaniem mógłbym streścić łaska. Jeszcze raz powtórzę to, bo to jest niezwykle istotne. Bóg zażądał od Abrahama prawie niewykonalnego, niemożliwego zadania. A następnie zapewnił mu to, czego on nie miał, czyli moralnie sprawiedliwego sposobu zaspokojenia tego żądania. Słuchajcie, cała Ewangelia. Streszcza się do takiego dialogu, jakby, czy do takich trzech stwierdzeń. Bóg mówi do nas, zrób to. My mówimy, nie mogę, nie jestem w stanie, nie mam sił. A Bóg odpowiada, w porządku, ja to zrobię za ciebie. I to jest łaska. Bóg zażądał od nas doskonałości, a my mówimy, nie jesteśmy w stanie. Nie możemy tego odczynić. I Bóg mówi, okej, okay, ja pośle swego syna na śmierć i będziesz doskonały jego doskonałością. Bóg zażądał od nas zapłaty za grzech. A my mówimy, ale, ale nie mamy sposobu, by za to zapłacić. Bóg mówi, w porządku, ja rozwiążę ten problem. Ja poślę swego syna na krzyż i on zapłaci twój dług. Bóg zażądał od nas sprawiedliwości. A my mówimy, ale Boże, jak? To, co my mamy, to nasza plugawa szata. A Bóg mówi w porządku, ja za to się wezmę, ja się za to zatroszczę. Pośle Syna, który da ci swoją szatę sprawiedliwości. Bóg mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli jednym słowem zażądał od nas śmierci za nasz grzech. A widząc nasze przerażenie mówi w porządku. Ja o to się zatroszczę. Dam syna na śmierć. Jednym zdaniem streszczając to wszystko, Bóg mówi: Musisz, to jest moje oczekiwanie, ty mówisz nie mogę. A Bóg mówi: Okej, okay, ja to zrobię zamiast ciebie. I to jest łaska. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe właśnie poprzez łaskę. Chrześcijaństwo wyróżnia poprzez, spośród innych religii właśnie łaska. Każda religia mówi, zrób to, tamto, siamto, a będzie zbawiony, a zyska przychylność Boga. A Bóg mówi, ja to zrobiłem za ciebie. Każda religia mówi, postaraj się więcej, popracuj więcej, a Bóg mówi, już załatwione, już zrobione. Religie opierają się na tym, że żądają, by człowiek musiał coś robić, robić, robić. Problem w tym, że człowiek nigdy nie wie, czy już wystarczająco zrobił. Czy jeszcze niewystarczająco, a jeśli już jakimś sposobem jest przekonany, że wystarczająco, kolejnego dnia może wszystko to zrujnować swoim życiem, swoim grzechem. Łaska polega na czymś innym. On to zrobił. A ja wyciągam rękę, żeby od Niego to odebrać. Moi drodzy, Jezus mówi, będąc tutaj na ziemi, chodząc po ziemi, Ewangeliści to zapisali, takie zdanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a dam wam ukojenie. Być może jesteś już zmęczony, być może jesteś już udręczony tym, że ciągle coś musisz, musisz, musisz i nie wiesz, czy już to wystarcza. Wciąż się starasz, ale wciąż nie wiesz, czy to już jest dosyć. Czy Bóg spojrzy na Ciebie przychylnie, czy nie? Nie tędy droga. Drogi przyjacielu, Bóg mówi: zrobione. Bóg mówi: Na krzyżu rozwiązałem ten problem, tylko go przyjmij. Więc, drogi przyjacielu, jeżeli słuchasz tego przesłania, jeśli dotyka Cię to, jeżeli czujesz się właśnie kimś takim, który, który jest już zmęczony tym wszystkim, to zachęcam cię po prostu przyjdź. Po prostu odbierz od niego to, co ma dla ciebie. Przestań się już starać, odrzuć własne wysiłki, przyjdź taki, jaki jesteś, wyznaj mu swoje życie, swój grzech i przyjmij ten dar, dar zbawienia. A jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, jeśli jesteś już pewny swojego miejsca w Bogu, to powiem, żyj łaską na każdy dzień. Wiecie, to jest pokusa zawsze dla ludzi, którzy może wiele, wiele lat spędzili w jakiejś innej kulturze czy religii, żeby wracać znowu do tych zasad, że Bóg czegoś od nas oczekuje, że oczekuje, że musimy zapracować na coś. Pamiętaj, jak działa łaska. Bóg mówi bądź święty i doskonały, a my mówimy, nie mam na to siły. I Bóg mówi w porządku. Załatwione. Krzyż Jezusa z tym się rozprawił. Daję Ci moc, daję Ci moc, aby tak żyć, więc chod pod krzyż, a tam to znajdziesz. Jaka powinna być nasza reakcja? Po pierwsze, wdzięczność. A po drugie, z tej wdzięczności wypływa bojaźń Boża. Czyli tak bardzo go kocham, że boję się, żeby go nie skrzywdzić czymkolwiek, nie zranić czymkolwiek. Moi drodzy, a więc wracam do początku, by moje życzenia nie były pustym sloganem. Kieruje nas pod krzyż, kieruje nas do źródła. Moi drodzy, życzyłem Wam na początku pokoju, ale nie znajdziesz nigdzie pokoju poza Nim, poza Jego osobą. On jest dawcą pokoju, więc znajdziesz w Jego obecności. Pod krzyżem. Życzyłem wam odwagi w miejsce niepokoju. Nigdzie jej nie znajdziesz prócz Jego obecności. Więc dlatego te życzenia mogą być tylko wtedy realne, jeżeli przyjdziesz do źródła. Życzyłem wam radości w miejsce przygnębienia. Jedynie on jest dawcą takiej radości, która jest odporna na okoliczności. Jedynie w nim mamy radość, którą nie zachwieje żadna okoliczność, żadna pandemia, żadne tragedie. Choć one wywołują pewne emocje, ale nie zabiorą nam naszego pokoju i radości. Życzyłem Wam pieśni chwały w miejsce zniechęcenia. Znów kieruję do tego samego źródła. Moi drodzy, jeśli jesteśmy zanurzeni w krzyżu, zanurzeni w Jego łasce, to te życzenia i świąteczne, ale one też są przecież ponadczasowe, dotyczą naszej codzienności, będą realne. A więc zachęcam Was, kochani, do wdzięczności, do bojaźni Bożej, jeśli jesteś Jego dzieckiem, do wdzięczności, do bojaźni Bożej i do tej świadomości, że jest więcej i głębiej w Nim. A jeżeli jeszcze nie jesteś Jego dzieckiem, jeżeli czujesz się zmęczony swoim życiem i poszukiwaniem prawdy, sfrustrowany tym, że wciąż nie czujesz się usatysfakcjonowany, przyjdź do Niego. Wykorzystaj ten świąteczny czas. Moi drodzy, więc raz jeszcze życzę Wam ukojenia w Nim, wyciszenia, pokoju, odwagi, radości i zdrowia. Drodzy przyjaciele, drogi zboże, drodzy internauci, niech Was Bóg obficie błogosławi w te święta, i niech te życzenia staną się realne i prawdziwe w Waszym życiu.